Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku od razu chciałbym Wam zaznaczyć, że możecie się poruszać dookoła, manewrować kamerką na lewo, prawo, gdzie tylko chcecie, ponieważ dzisiejsze wideo jest nagrane w 360 stopniach. A dzisiejszy film, czego się będzie tyczył, ciężko mi w zasadzie powiedzieć. Będzie się tyczył albo pokazywaniu, jak pokonywać bariery, albo może w zasadzie jak nie stawiać sobie barier. Jakiś czas temu na którymś meetupie Szymek, którego widzicie na zielono-czarnym, szarym pontonie, powiedział, że jego takim, nie wiem czy to dobrze ujmę, ale takim ala marzeniem, takim bardzo dużym pragnieniem jest płynąć na kajaku. Szymek, jak już go znacie i wiecie, bądź jeszcze ktoś może nie wie, jest osobą całkowicie niewidomą, bo są też różne stopnie, z tego co się tam dowiedziałem, niewidomości. Niektórzy na przykład widzą nawet źródła światła. No, Szymek niestety wszystko to czarno widzi w zasadzie. Ja wiem, że tak mogę powiedzieć, bo wiem, że Szymek ma bardzo duży dystans do swojej przypadłości, także tutaj nie będzie ze Szymka strony żadnego problemu. Słuchajcie, moi drodzy. Szymek chciał płynąć tym kajakiem, więc przed naszą wyprawą na Wisłę zrobiliśmy taką zrzutę na właśnie kajak, który będziemy mieli taki kreatorowy, taki, że ktoś będzie chciał z nami gdzieś na krótkim dystansie, czyli mówimy tam 2-3 dni, przepłynąć się gdzieś z nami, tam gdzie my pływamy, naszymi kajakami, no to po prostu może się zabrać. I głównym tym jakby pomysłem było, żeby Szymek mógł z nami płynąć wtedy tą Wisłę i to było takie jakby główne założenie, główny cel. Szymek był ogólnie bardzo zadowolony, ale wystąpiły problemy zdrowotne, no bo tutaj Szymek jednak troszeczkę tych dolegliwości zdrowotnych ma. Nagrywaliśmy o tym film w zasadzie, więc jeżeli chcecie, chyba live'a w zasadzie na tym kanale, na kreatywnym vlogu jest, więc jeżeli kogoś by to interesowało, to może sobie obejrzeć. I moi drodzy, wtedy na Wisłę się po prostu nie udało, stan zdrowia nie pozwolił, żeby się Szymek z nami przepłynął. Nie zmieniło to jednak faktu, że po kilku tygodniach przyjechał do mnie z Paulinką, z żoną swoją, i spróbował właśnie swoich sił na kajaku. Ja myślałem w ogóle, nie pytałem z Szymka wcześniej, bo ja oczywiście nie widziałem problemu, żeby z Szymkiem popływać. Ja nie wiedziałem o tym wcześniej, że Szymek ogólnie nie pływał kajakiem praktycznie wcześniej, więc nie pomyśleliśmy o takich rzeczach, chociażby jak mu wytłumaczyć, jak Szymek może wymacać sobie, gdzie ma przód, a tył wiosła. Ale to zogarnęliśmy po chwili bardzo szybko na wodzie i nie było z tym najmniejszego problemu. Zapytacie się, jak Szymek płynie, przecież on nie widzi, gdzie płynie. Akwen tutaj mamy otwarty, to jest, moi drodzy, jezioro Kunickie, a Szymek po prostu płynie za tak zwaną Katarynką. W roli Katarynki sam ja, kreator, któremu morda się jak zwykle nie zamyka i cały czas gada, po prostu rozmawialiśmy z Szymkiem. Na zasadzie to było zwykłej rozmowy, nawet nie musiałem coś specjalnie, nie wiem, robić. Po prostu Szymek płynął za głosem. Mówiłem mu, że to będzie bardzo dobry pomysł i że bez problemu da sobie radę. Szymek tak bardzo tego wiem, że chciał, ale tak może nie do końca gdzieś tam w siebie wierzył. No ja dużo bardziej wierzyłem w Szymka, ponieważ, no nie wiem, ja to już całkowicie nie widzę problemów. To, co z Szymkiem robimy, przyjmy ten kajak, tak samo ten mój duży, 5,5-metrowy, zanieśliśmy na dach auta razem i tak dalej, więc, no mówię. Tutaj ja nie widzę żadnych problemów, żeby Szymek w normalny sposób całkowicie funkcjonował. No i jak widzicie, Szymek po prostu normalnie płynie. Płynie po prostu za mną, nie będzie płynął w tym momencie jako pierwszy, aczkolwiek mógłby, bo wystarczy, żeby na brzegu płynął na jakiś dźwięk, który jest na przykład stały, tak jak akurat w tym przypadku mieliśmy. Gdzieś tam na brzegu była jakaś impreza i hej, Makarena leciało. Powiem Wam taką ciekawostkę, jak żeśmy się zagadali z Szymkiem i opływaliśmy wyspę na tym jeziorku, to mi się w ogóle pomyliły strony, ile przepłynęliśmy już, i chciałem skręcać w lewo, gdzie Szymek mówi, że dziewczyny czekają na nas na wprost. Ja mówię, no nie, no gdzie, i tak się rozglądam i po chwili mówię, faktycznie, Szymek lepiej ogarnął, gdzie my musimy płynąć, tak? Więc tutaj, moi drodzy, tym filmem chcemy pokazać, że tutaj nieważne akurat, czy ktoś jest widomy, czy niewidomy, czy ma rękę, nie ma ręki, nogi, czy ma jakiekolwiek, wiecie, dysfunkcje, czy jak to nazwać. Wszystko, jeżeli chcecie coś spełnić, to wszystko jest tak naprawdę, siedzi, moi drodzy, w głowie, moim zdaniem. I wiadomo, można się zawsze, jak coś się stanie, załamać i nie wychodzić z domu. To jest pewnie jakaś opcja na początku, po jakimś jakiejś przypadłości typu, nie wiem, obetną wam dwie nogi czy coś w tym stylu. No oczywiście, na pewno taki okres musicie przejść, tylko że pamiętajcie, że
po nocy przychodzi dzień, moim zdaniem zawsze trzeba wziąć, spiąć dupę w troki i w pewnym momencie powiedzieć, dobra, co miałem sobie tam powiedzmy odpłakać czy coś, to już sobie to zrobiłem, no a teraz trzeba normalnie funkcjonować. Więc Szymek, jak widzicie, pokazuje kolejne bariery, przekracza, nie ma problemu, żeby pływać kajakiem. Tutaj jeszcze Szymek w jakiś sposób zastanawiał się nad tym, jak będzie z samą równowagą na kajaku, tak? No, na początku musi to wyczuć, jeżeli on w ogóle jeszcze nigdy nie pływał, no to jest jeszcze trudniejsze dla niego, tak? Aczkolwiek kajak właśnie dmuchany ma tą zaletę, że one są naprawdę ciężko wywrotne, ciężko się naprawdę na takim kajaku wywrócić, więc to jest pełne bezpieczeństwo. Oczywiście gdyby Szymek, no wywrócić się nie da, gdyby wyskoczył z tego kajaku, no to ja bym po prostu wytargał go. Szymek zresztą potrafi pływać, więc z tym też nie byłoby problemu. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to było zadbane. Na początku Szymek też zastanawiał się, żeby płynąć na jakiejś lince w razie czego czy coś. Ja mu powiedziałem, Szymek, płyniemy normalnie, dasz radę i jak widzicie, pływaliśmy. Teraz, moi drodzy, test selfie sticka i tam płynie właśnie żona Szymcia, czyli Paulinka, którą pozdrawiamy serdecznie. Co wam więcej mogę, moi drodzy, powiedzieć? Szymkowi i Paulince na tyle się spodobało pływanie, obydwoje w zasadzie pływali, można powiedzieć, po raz pierwszy, że ni stąd, ni zowąd po dwóch chyba tygodniach wysłali zdjęcie kupionych dwóch kajaków ITWitów także, tylko w mniejszych akurat. Tutaj ten kajak, który my kupiliśmy, ten kratorowy, dla Szymka kratorowy, no jak to nazwać, tak to nazwać, dla widzów, kto będzie z nami chciał się gdzieś zabrać, to może. On jest, moi drodzy, dwuosobowy, tak? Tutaj nasze małżeństwo kupiło kajaki jednoosobowe i już wysyłali zdjęcia, że pływali. Teraz już nie pamiętam, ale chyba dwukrotnie już zdarzyło im się pływać na kajakach. Więc, moi drodzy, tak jak jeszcze raz, jak już wcześniej wspomniałem, no, Szymek jest wyjątkowy, bo Szymek naprawdę nie widzi przeszkód w niczym, bo czy majsterkuje, używa cyrkularek, no w zasadzie wszystkich elektronarzędzi, nawet byliśmy na giełdzie, to Szymek kupił kątówkę i ukośnicę. No jak widzicie, szło to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj też, moi drodzy, takie były ostatnie testy jeszcze przed naszą wyprawą. W momencie, kiedy nagrywam dubbing do tego filmu, mamy poniedziałek, a w niedzielę, moi drodzy, będziemy już na wodzie, będziemy płynęli tą naszą całą Odrę od Wrocławia, Zalew Szczeciński i tak dalej. I, moi drodzy, tu były to, co teraz tutaj widzicie, co pływaliśmy, to były nasze takie naprawdę ostatnie testy, mój ostatni w zasadzie test, rzeczy, które zmieniłem w kajaku. A rzeczy, które zmieniłem w kajaku, to jest chociażby oparcie, które zastosowałem sobie, i to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Wywaliłem siedzisko, które miałem kupione, bo ono nie spełniało swojej funkcji, nie podobało mi się, ono było dziadowskie i bez sensu. Zwykła pianka pod dupę, tak naprawdę siedzisko, moi drodzy, i to działa dobrze. No i możecie się zdziwić, co to za wykałaczką kreator cały czas tutaj macha. Od jeden z widzów, pamiętam, że byłem wtedy na ślubie i pod którymś komentarzem, chyba jak płynęliśmy Wisłę, któryś z widzów zarzucił nam temat, dlaczego nie używamy wiosła grenlandzkiego, tylko tak zwanych Euroblade'ów, czyli tych wioseł europejskich, chyba to się nazywa. Skoro na takie długie wojaże te wiosła są bardzo dobre, odciążają barki i w zasadzie mamy mnóstwo innych plusów. W zasadzie to nie miałem dlatego pojęcia, co to jest to wiosło grenlandzkie, ale szybciutko znalazłem projekt do kupienia za chyba $12. Kupiłem ten projekt, pojechałem na skład drewna, kupiłem sosnę, no i, moi drodzy, wystrugałem pierwszą wersję, którą teraz tutaj widzicie, tego wiosła. Byłem w ogóle w szoku, że to wiosło naprawdę działa. Płynie się tak, jakby, no nie czuć, że w ogóle jakby się odpycham. Teoretycznie powinienem stać w miejscu, a ja się poruszam. O dziwo mi się też lepiej nim skręcało. No jest naprawdę to wiosło, moim zdaniem, naprawdę super mega. Ważyło, udało mi się zrobić ważące 700 gramów, tylko że jak widzicie, to drewno ma mnóstwo sęków i jest ogólnie, no, sosna, no co ja wam będę mówił, no to nie jest najtrafniejszy pomysł na wiosło, no ale kupiłem to, co było, jeszcze widzicie w jakiej kategorii, sęk na sęku, sękiem poganiam. Zobaczycie filmik, moi drodzy, bo kupiłem później, nagrałem filmik z tego wiosła, później jeszcze raz robiłem trzy wiosła dla nas wszystkich, ale kupiłem już jesion. Z jesiona wyszły troszeczkę cięższe te wiosła, nie oszukujmy się, bo podobne wyszło mi kilogram ważące, czyli 300 gramów prawie więcej, z tym, że zrobiłem minimalnie dłuższe na próbę. Jak to zda egzamin na długą metę? Myślę, że jeżeli kogoś to interesuje, to napiszcie komentarz.
to myślę, że we wrześniu możemy Wam nagrać taki krótki filmik, jak będziemy już nad morzem, jak dopłyniemy szczęśliwie całą modę, to możemy Wam nagrać taki krótki filmik na temat recenzji tych wioseł. Oczywiście w zapasie bierzemy wiosła, którymi pływaliśmy wcześniej, czyli te, które widzicie tam Paulinka posiada, to jest takie zwykłe wiosło za tam 100 parę złotych, 180, teraz 210 chyba kosztuje, coś takiego już. Jednak wydaje mi się, że te wiosła grenlandzkie będą lepsze. Jedyny minus, jaki teraz zauważyłem, to jest to, że co chwilę macie mokre ręce od tego wiosła, no ale tak to jest. Eskimoskę jak najbardziej możecie tym wiosłem zrobić. Nie sądziłem, że takim wiosłem da się zrobić eskimoskę. Podpórka niska i wysoka również na tym wiośle działa. No ja jestem póki co totalnie pozytywnie zaskoczony tym wiosłem. Zobaczymy, co nam czas przyniesie, jak będziemy kilkanaście dni tym wiosłem wiosłować dzień w dzień po 10 godzin czy tam więcej. No to może jakieś jeszcze wyjdą plusy, minusy tego wiosła. No póki co powiem Wam, że jestem totalnie zaskoczony na plus takim wiosłem. Robienie jego wymaga trochę narzędzi. Najważniejsze moim zdaniem narzędzie to jest bandsaft tak zwany, czyli piła taśmowa. No bez tego, moi drodzy, jest ciężko po długości 10 cm w płaszczyzny obciąć. Można próbować ręcznie, oczywiście, że się da, ale jest to ciężkie, więc fajnie jest mieć, moi drodzy, piłę taśmową, którą też przerabiałem, bo mocy jej brakowało. Filmik też już jest albo będzie na głównym kanale, na Kreatorze. No tymczasem, jak widzicie, pływaliśmy z Szymkiem, pływamy z Pauliną. Szymkiem, jeżeli kogoś by interesowało, przepłynęliśmy chyba w granicach 5-6 km. Przepłynęliśmy całe jezioro dookoła, plus jeszcze troszeczkę szwendania się. I to w takim normalnym tempie zeszło nam z godzinę czasu. Inny pomysł, jaki miałem, jakby Szymek z nami płynął, czy my z Szymkiem, jak będziemy płynęli, bo myślę, że to jest nieuniknione prędzej czy później, nie wiem, czy jeszcze w tym roku, ja tam jakieś mam pewne plany, ale jeżeli się uda, moi drodzy, to pomyślałem o tym, że spoko pomysłem może być po prostu gdzieś z tyłu kajaka dać głośnik, zwykłego jakiegoś, nie wiem, JBL-a Go 3, czy jakiegoś, znaczy akurat 3, nie wiem, tak powiedziałem, dwójkę, cokolwiek, co jest w jakiś sposób nawet wodoodporne i na końcu zawiesić sobie, ewentualnie gdzieś w środku trzymać, z tego względu, że wtedy Szymek może płynąć na po prostu na ten dźwięk, który będziemy puszczali. To może być muzyka, to może być pewnie jakiś sygnał typu pip, 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 cokolwiek po prostu, co pomoże mu jak gdyby odnajdować się na wodzie. Najważniejsze rzeczy są takie, że nie miał efektu bujania się jakiegoś wielce. Chodzi mi o błędnik, że nie było z błędnikiem problemu. Tutaj widzicie, dopływamy już do brzegu. No oczywiście delikatna pomoc przy brzegu, przy odbiciu musiała być, bo ciężko nie widzieć i władować się. Tym bardziej, że tam jakaś zdechła ryba jeszcze, wielka, śmierdząca leżała, no to musieliśmy jakoś to zrobić. Jako taką nie mówiłem żadnych korekt Szymkowi, typu płyn na 12, płyn na 13, płyn na 1, ani razu nie robiłem korekt. Szymek sam wszystko ogarniał. Kilkukrotnie zdarzyło się tylko, jak na przykład przestawałem gadać albo się gdzieś tam oddaliłem od Szymka, no to mieliśmy tak zwane daj głos, a ja robiłem hał hał i to chyba, żeby po prostu wydać dźwięk, i to chyba zdarzyło się 2-3-krotnie, żeby Szymek mógł mnie namierzyć, tak? Więc powiem Wam więcej, tutaj nie było żadnej nauki, to był totalny spontan. Wsiedliśmy w te kajaki i po prostu popłynęliśmy i na wodzie rozkminiliśmy w ogóle, jak płynąć. Szymek praktycznie płynął cały czas z mojej prawej strony, tak? Miał mnie mniej więcej na 11. Tak, w taki sposób płynęliśmy. Także, moi drodzy, jeżeli macie jakieś marzenia, to warto je realizować, a nie mówić, że się czegoś nie da, bo zobaczcie, Szymek naprawdę już przechodzi sam siebie i pokazuje wszystkim ludziom, że jak się chce, to można. No. Także zobaczymy, jak pójdzie Szymkowi na paralotni. Nie, Szymuś? Także, moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, to dajcie subskrypcję. Zapraszam Was na Facebooka, na Instagrama, na wszystkie inne media społecznościowe. Subskrybujcie, łapka w górę, moi drodzy, i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć i czołem.